Sponsorem relacji jest firma Bednarz Budownictwo. Materiały budowlane, centrum dociepleń oraz mieszalnik tynków Ceresit. Zapraszamy do naszych punktów w Grybowie, Białej Wyżnej oraz Krużlowej Niżnej. Jesteśmy podczas świąteczno-noworocznego spotkania strażaków ochotników Ziemi Grybowskiej. Jest to spotkanie już, które odbywa się od ponad 25 lat. Podsumowaliśmy działania w 2018 roku i wstępnie zaplanowaliśmy rok 2019, chociaż w służbie pożarniczej nie wszystko da się zaplanować, bo wszystkie wyzwania, działania nie zależą od nas i niesie je życie na co dzień. Natomiast staramy się być jednością, mamy 17 jednostek i staramy wszystkim się pomagać w miarę możliwości, żeby wszystkie na równym poziomie działały, a i strażakom, i mieszkańcom życzę, żeby rok 2019 nie był gorszy od 2018, a był lepszy i żeby te wszystkie kataklizmy, nieszczęścia, klęski żywiołowe nas omijały, żebyśmy nie mieli zbyt dużo pracy. Jeżeli my jako strażacy będziemy mieli mało pracy, to znaczy, że wszystkie nieszczęścia naszych mieszkańców będą omijać. I tego sobie i wszystkim mieszkańcom Ziemi Grybowskiej życzę. Jak co roku również i dzisiaj spotkaliśmy się po raz kolejny na spotkaniu świąteczno-noworocznym, które w roku bieżącym zostało zorganizowane w jednostce ochotniczej Straży Pożarnej w Siołkowej, oczywiście w gminie Grybów. Jak co roku spotykamy się właśnie w okolicach pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem, aby przede wszystkim spotkać, połamać się symbolicznym opłatkiem oraz przekazać życzenia i podziękowania wszystkim, którzy przede wszystkim tworzą tą wspólną rodzinę ochotniczych straży pożarnych, jak również wszystkim, którzy pomagają, aby właśnie ta rodzina ochotniczych straży pożarnych mogła funkcjonować. I tak jest również i w przypadku naszej gminy, miasta i gminy Grybów, wspólnie z panem wójtem, wspólnie z kolegami z zarządu oddziału miejsko-gminnego, który działa właśnie tutaj na terenie miasta i gminy Grybów, postanowiliśmy zorganizować to dzisiejsze spotkanie. Ja korzystając z okazji, to przede wszystkim w imieniu samorządu miasta Grybowa, w imieniu zarządu oddziału miejsko-gminnego działającego na terenie miasta i gminy Grybów, pragnę przekazać serdeczne podziękowania wszystkim strażakom, druhom, ochotnikom, którzy w roku 2018 działali na rzecz mieszkańców całej ziemi grybowskiej. Podziękować wszystkim, którzy pomagali tym strażakom, aby właśnie te jednostki, te straże mogły funkcjonować. Podziękowania również pragnę przekazać dla przedstawicieli władz samorządowych szczebla gminnego, miejskiego, jak również i powiatowego. Dziękuję wszystkim przedstawicielom wspomnianych właśnie wcześniej władz za pomoc finansową, za wsparcie finansowe, za to, że tak naprawdę ochotnicy mogą na nas wszystkich liczyć. Korzystając z okazji, to przede wszystkim pragnę również w imieniu samorządu miasta Grybowa, w imieniu zarządu oddziału miejsko-gminnego złożyć serdeczne życzenia wszystkim druhom ochotnikom, aby ten nowy 2019 rok był przede wszystkim rokiem spokoju, aby tych akcji ratowniczych, w których biorą udział ochotnicy, było jak najmniej i aby przede wszystkim z tych akcji wszyscy strażacy wracali szczęśliwie do domu. Biorąc pod uwagę działalność wszystkich jednostek, pragnę również życzyć, aby te jednostki pozytywnie się rozwijały, aby w nowym 2019 roku udało się pozyskać jak najwięcej sprzętu strażackiego, sprzętu, który jest tak naprawdę potrzebny, aby właśnie ratować ludzkie życie. Jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego i szczęśliwego nowego 2019 roku. Szanowni Państwo, drodzy druhowie, dziękuję Wam serdecznie za zaproszenie na opłatek Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych. Z tego miejsca chciałem Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia na nadchodzący nowy rok 2019. Życzę Wam wszelkiej pomyślności w nowym roku. Tak jak już wspomniałem na wystąpieniu Zarządu Miejsko-Gminnego, deklaruję z tego miejsca jeszcze raz pełną współpracę z Wami, z strażakami, wszelką pomoc. Jako wójt gminy Grybów deklaruję to, że każda jednostka będzie traktowana jednakowo, będzie wyposażona, abyście mogli w pełnym wyposażeniu zdrowo, bezpiecznie wracać z akcji, gdzie bezinteresownie niesiecie ludziom pomoc. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego na ten nowy rok. Powiat zawsze jest otwarty na strażaków, szczególnie strażaków ochotników, ale nie tylko, dla strażaków też zawodowych. My co roku zabezpieczamy środki, w tym roku w budżecie powiatu mamy 150 tysięcy złotych na właśnie tego typu pomoc dla ochotników i dla strażaków też zawodowych. Dlatego nie skąpimy tego grosza, jak będzie potrzeba,
też możemy jeszcze zwiększyć nawet tą kwotę, także zawsze jesteśmy otwarci. Spodobało się mi dzisiaj jedno wypowiedzenie pana prezesa, który powiedział tak, że strażacy służą ludziom, ale dlatego pracują dla tych ludzi i żeby ludziom się żyło lepiej. Dlatego z tego się bardzo cieszę, bo tak jak podkreślałem, praca ich to nie jest praca, to jest służba, którą wykonują bezinteresownie, wyjeżdżając w soboty, niedziele, święta. Zawsze są gotowi i otwarci. W imieniu całego zarządu powiatu, na czele ze starostą Markiem Kwiatkowskim oraz radnymi, którzy dzisiaj tutaj gościli, chciałem złożyć wszystkim wiele zdrowia, radości, satysfakcji z tej pracy, którą wykonują, ale również życzyć, aby święty Florian zawsze prowadził ich szczęśliwie w każdej akcji i żeby mieli wiele radości z tego, co wykonują, i satysfakcji.